nazywamy nasza Dorotka. Nasza Dorotka. A tak naprawdę to jest Dorota z rodu Pomorskiego, Skorupińska. Dorota Skorupińska, cudowna istota, która tak bardzo zmieniła swoje życie. I proszę tak o ten swój pierwszy wystąpienie publiczne. Ja ją tak bardzo zapraszałam, tak bardzo chciałam, żeby podzieliła się swoim szczęściem, swoją radością, swoim pozytywnym myśleniem. Ale ona jest tylko rysłaczem, z małżyłym wzruszenia. Tak Dorota oddaje ci cudowne istocie, oddaje mikrofon. Thank you.
Thank you.
Czy to jest
możesz przestać nie wiedząc o tym. Bo my powiedzmy, że ja uważam, że szczerze świetnie na co to pieniądze, co można zrobić, ale nie każdy to ja to powinien odebrać. Więc uważam, że trzeba wypaczać sobie za rzeczy. Ja na przykład jak pan z wielu chłopców to też mówię o fakcie, trzeba wypaczać. Że w związku z naturą niestety pokusa czasami jest większa, niż by się chciało. Dziękować trzeba wszystkim, nawet za ten posiłek, który jemy, za to, że jemy wodę, trzeba tej wodzie też podziękować, że pomoże nam za wszystko. Robimy rzeczy, których też nie powinniśmy robić, jak czasami sobie na przykład parę dzień, że to jest szkodliwe, wiem, że to jest, ale mówimy wszystkim na łatwiej zapomnieć. No, może kiedyś przestanę, bo wiem, że to nie służy, ale przyjdzie czas na wszystko, prawda? Trzeba żyć zgodnie z sobą, zgodnie z przyrodą, z naturą. To jeszcze pomaga. Mi na przykład, ja mówię o sobie, mi na przykład pomaga to, że chcę spać. Staram się chodzić spać. Skoro będziemy dziesiątej wstać, tak jak gdyby nie przyjrzeć. Jest to wspólne. To różni, to jest czasami o piątej, czasami o siódmej. Po prostu widzę się, że ja nie chcę wyspać. Kiedy wstawałam, no to wydawałam, że nie trzeba było spać. No niestety, wtedy byłam od rana, późno rano, bo to jest też, żebym mogła pospać, a po prostu nie dało. A w tej chwili nie jest, kiedy mogę sobie na to pozwolić, że tak, kiedy chcę, robię, co chcę. No jak to chcę? Nie wiem wtedy, kiedy czuję się z tego, a nie po tej godzinie 13, czy po tej godzinie. Bo ten sam, wszystko słucham samą siebie. Wtedy po prostu wiem, że nie jest operacyjnie. Rano też mówiłam tam do pani, że wyłączyłam tę muzykę, bo mi się tam żyć chce. To jeszcze tak na koniec chciałam powiedzieć, że możemy tu pokazać czas. Chciałam powiedzieć, że później możemy tu żyć. Naprawdę możemy tu żyć. I starajcie się usłyszeć do siebie, do innych. Bo wtedy po prostu nawet jak człowiek jest stworzony, zły, a tak sztucznie się zacznie zmieniać, to po prostu zdarza. Wiecie co, mam powiem tak, ostatnim zdaniem, nigdy nie zdaje uśmiechu, a uśmiech mogą być wszyscy. Gdy twórczy zapraszam, uśmiech się chce. Dziękuję. A przy okazji chciałam wszystkim wam podziękować, że tutaj jesteście. Bardzo jestem wdzięczna za to. I panu sobą szczególnie, Andrzej, bardzo dziękuję.